witam was bardzo serdecznie, Maciek Makuła z tej strony. Przepraszam za jakość audio i wszystkiego, ale chcę w końcu to nagrać. Dwie czy trzy osoby mnie prosiły, więc cóż, czego to się nie robi. Znaczy, mnie to strasznie bawi, więc to nie jest tak, że się jakoś zmuszam. Czy coś w tym guście. To jest sok, który w końcu dorwałem. Wszystko to jest w ramach poszukiwania dobrego smaku, bo jak wiemy, nawet nie smaku, tylko czegoś, co po prostu da się przełknąć. Badziew, który można kupić w sklepach, te wszystkie Horteksy i reszta innych znanych marek są praktycznie truciznami nafaszerowanymi nie wiadomo czym. No i dostałem cynk na takie coś, że tłoczone z naturalnych całych owoców, bez dodatku cukru, naturalna słodycz i tak dalej i tym podobne. Zobaczymy, jak to działa. Jeśli wierzyć, to stok jest faktycznie wytłoczony tylko z jabłek i uwaga, poddany jedynie procesowi pasteryzacji. Wszystko to działa tak, że stąd wyciąga się, jak to się ładnie nazywa, syfon? Nie, syfon to był dawno temu. To jest po prostu kurek. To jest tak, jak się robi rzeczy jedną ręką, ale niestety operator nie ma żadnego w pobliżu, więc nic nie robię. Są zabezpieczenia w postaci... Zabezpieczenia w postaci tutaj ostatnich pieczęci. No cóż, nie będzie to perfekt, ale jest. Nastawiam do tego, zabieram się za to. Sok kosztuje jakieś 17 zł w miejscu, w którym ja go dostałem. Więc to jest dobra cena. Znaczy, zawsze się rodzi pytanie, czy lepiej jest wykonywać sok na bazie własnych jabłek, znaczy tych, które sami sobie sprowadzili. Sami sobie załatwiamy, czy coś takiego kupić. No mi po prostu nie chce się zmywać. A takie coś to jest masa roboty. Do tego ten cały Philips, jaki to jest model. To jest taki badziew. Znaczy, rozczarowałem się potwornie, będę to musiał po prostu wyrzucić i tyle. Pulpa jest dużo bardziej miękka niż w przypadku starych predomów. Unikajcie tego. A opinie są dobre, co oznacza tylko, że w internecie ludzie się nie znają. I teraz tak, jak zrobić, żeby jedną ręką trzymać sok, filmować i jednocześnie ten... Podeprzemy się chyba w takim razie technologią, która się nazywa kolano. Będę miał mokre spodnie, ale tak muszę je w końcu wyprać, więc to nie jest taki zły pomysł. Myślę, jak to zrobić. Okej, na potrzeby tego materiału skonstruowałem misterną konstrukcję, która umożliwia mi podsunięcie tej oto sztanki i zobaczmy, jaka jest konsystencja. Znaczy, ja udaję, że nie wiem, bo wiem. Tak naprawdę już zdarzyło mi się wypić. I nie wygląda to źle. Nie opowiem wam, jak smakuje, nie jestem żadnym specem od degustacji. Dlatego wasze zdrowie. Tak, przypomina to w smaku to, co wytwarzam przy pomocy tego. Ogólnie jest spoko, warto, jeśli tylko macie szansę jakoś dorwać ten jakże hipsterski, niedostępny w normalnych miejscach produkt. Pozostaje jednak odpowiedź na ostatnie ważne pytanie. A pytanie owo brzmi, jaką technologią dysponują ci ludzie zajmujący się marką Royal Apple, że z tego, czyli jakby nie było tektury, są w stanie wytworzyć coś, co powstaje z tego. Czyli pięknie, tryskające, soczyste jabłko. A właściwie sok z jabłka, bo do tego zmierzamy. W tym celu przeprowadziłem bardzo precyzyjny, naukowy eksperyment. Otóż wykorzystując niesamowite technologie, zauważyłem pewne charakterystyczne miejsca w konstrukcji tego topluła, które pozwoliło mi dostać się do środka. I co się okazuje? Goście są w stanie kontrolować na poziomie molekularnym ciecz. Umieszczają ją w takich oto jelitach, czy co to jest, i w ten sposób ukrywają w kartonie i normalny konsument jest w stanie ją wydobyć. Niesamowite. No i to w sumie wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Jak to kapitalnie wygląda? XXI wiek. Chyba, że ktoś wcześniej pił soki z Uber i tak dalej, to pewnie technologię zna. Cóż to jest za... co to za czary są w ogóle? I z tego jest sok. Ja myślałem, że z jabłek. To tyle sucharów na dziś. Wideo recenzja zakończona. Spodziewajcie się więcej. Cześć.